W pierwszym terminie rozdysponowano 130 tysięcy, do wzięcia zostało jeszcze 70. Miasto może sfinansować do 50% kosztów planowanej inwestycji, takiej jak na przykład odnowienie elewacji budynku lub wymiana stolarki okiennej. Termin jest krótki, jest to do końca miesiąca i od razu mówię, jest to drugi nabór, więc no pieniądze stosunkowo nieduże, bo to jest raptem 70 tysięcy złotych, ale zachęcam, bo nawet jeżeli będzie dofinansowanie w wysokości 30-40% ogólnych kosztów, jest to kwota, która umożliwi jednak rozpoczęcie remontu i zrobienia czegoś. Czego to dotyczy? Dotyczy to obiektów wpisanych do rejestru zabytków, czyli mieć trzeba wytyczne konserwatora. Konserwator określi warunki, co trzeba zrobić, jaką techniką, jaką technologią i w tym momencie wszystkie dokumenty są do pobrania na stronie internetowej miasta. Zachęcam, bo sądzę, że jest to taki też impuls do tego, żeby wspólnoty również współpracowały z miastem i robiły remonty dalej. Wniosek może złożyć podmiot, który posiada tytuł prawny do obiektu wpisanego do rejestru zabytków, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego. Dotacje mogą być udzielane na prace, które zostaną przeprowadzone w roku 2013. Pierwsze lata, gdy ta uchwała zaczęła funkcjonować, to uaktywniły się parafie nasze, czyli praktycznie w każdym kościele jakiś zakres remontu był dofinansowany przez miasto. Natomiast no, dzięki między innymi państwu, czyli telewizji, dzięki temu, że informacja o możliwości uzyskania tych pieniędzy dotarła do mieszkańców, od 2 lat praktycznie uaktywniły się właśnie wspólnoty mieszkaniowe. A zależy nam bardzo na tym, żeby w głównych ciągach komunikacyjnych, to nie tylko plac ratuszowy, to są cieplice, to jest Sobieszów, gdzie są obiekty wpisane do rejestru zabytków, żeby miały ładną elewację, żeby miały dobry wygląd, a przede wszystkim utrwalić substancję historyczną, bo to jest najważniejsze. Termin składania wniosków upływa 2 kwietnia.